Dzień dobry, cześć. Z tej strony Julia z Plantanowy i jak co tydzień serdecznie zapraszam Was do obejrzenia, no powiedzmy, naszej krótkiej relacji z dostawy. Wszystkie roślinki pojawią się jutro o godzinie 18 w sklepie online. Jutro to jest 13 października, także serdecznie zapraszamy do przybuszowania. A co w tym tygodniu dla Was mamy? No właśnie, no bo w tym tygodniu są różne różnistości, zieloności, kolorowości, są kolekcjonerskości, jest parę powrotów, jest trochę MO jak co tydzień, czyli mega okazji, roślin za przynajmniej minus 50%. No właśnie, to jest taki mały haczyk, ponieważ parę pozycji nie dojechało, a raczej nie dojechało, zostało później przez szefa zamówionych i dojadą jutrzejszego, czyli 13 października, jutrzejszego poranka, także pojawią się dopiero na dostawie, na tym filmiku ich nie będzie, ale spodziewajcie się jeszcze coś nowego, jeszcze małej niespodzianki. Także serdecznie Was zapraszam i do obejrzenia relacji, i do przybuszowania jutro o godzinie 18. Niebywała sytuacja, ponieważ w tym tygodniu jest naprawdę masa najróżniejszych gatunków roślin, a zazwyczaj jest tak, że na przykład bardzo dużo filodendronów, czy bardzo dużo alokazji, syngoniów i jakaś zawsze jest taka, jest jakiś taki motyw przewodni każdego filmiku. W tym tygodniu jest po prostu gatunkowy wow i to można tak po prostu nazwać tą dostawę. Pojawią się na tej dostawie takie dwa moje marzenia i po prostu je w końcu spełnię, bo zazwyczaj były miejsca, a raczej te dwa marzenia ustępowały miejsca po prostu tym kolekcjonerskością, a w tym tygodniu w końcu spełnię swoje dwa marzenia. Jedno tutaj stoi, drugie troszeczkę dalej, ale one są naprawdę tak oryginalne w swoim pokroju i posiadają takie bardzo fajne cechy, że myślę, że nie jedna osoba się na nie skusi. A w tym tygodniu zaczynamy, no właśnie, od facji. Facja variegata. Jest to bardzo, bardzo fajna roślina o tyle, że ona rośnie fajnie jak drzewko, więc tej naszej dżungli, takiej liściastej, bo zazwyczaj tą naszą dżunglę domową kojarzymy z tymi przepięknymi liściorami o różnych kształtach i kolorach. No, facja również posiada zazwyczaj pięcioklapowe liście, aczkolwiek tu już są naprawdę tak rosłe liście, że posiadają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nawet dziewięć klap. O, akurat wzięłam inny okaz, chwyciłam, ale sami zobaczcie, jakie posiada urodziwe liście z przepiękną wariegacją na ich obrzeżach. Zobaczcie, i one jeszcze są, nie ma naznaczonej granicy, przez co wyglądają jakby te dwa kolory, czyli ta soczysta zieleń i ta biel się przenikały nawzajem i to przejście jest takie bardzo płynne, takie smooth, sami zobaczcie. Bardzo urokliwa roślinka, która naprawdę rośnie w postaci drzewka, niech trochę sobie urośnie, przytnijcie od góry, jeszcze zacznie Wam się przepięknie rozkrzewiać, dzięki czemu ona będzie zawsze nadawała takiego, powiedziała, leśna wisienka na naszej tej takiej okołorównikowej dżungli. Jest to facja. Facja nie przepada nawet za drobnymi przesuszeniami podłoża, nawet w okresie wegetacyjnym, ale również właśnie w tym okresie pozawegetacyjnym, czyli i zimą, nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża. Facje tego naprawdę nie znoszą, zupełnie jak fikusy, alokazje czy syngonia. Praktycznie tak samo się uprawia, czyli jaśniutkie miejsce, oczywiście o sporej ilości rozproszonego słońca. No i to jest to moje pierwsze marzenie. I znowu bym powiedziała, że to jest taka leśna nuta w naszej tej liściastej dżungli, ponieważ jest to Araucaria. Roślina, która jest bardzo jeszcze niepozorna w tym rozmiarze, a już nie jest najmniejsza, jest to bardzo tania w ogóle roślina. I sami spojrzeli, Jezu, co ona nam pokazuje, to jest po prostu jakiś iglaczek, ale jak? Jak ta roślina się przepięknie rozrasta, przyjmuje już formę takiego naprawdę iglastego drzewa, jak to cudownie wygląda, z takim małym haczykiem, że Araucarie lubią mieć przestrzeń naokoło, więc nie wplatajmy ją po prostu między gdzieś tam inne rośliny. Ona lubi sobie rosnąć, to jest taka Zosia Samosia, ona lubi po prostu sama sobie rosnąć i nie lubi być dotykalna. To jest taka właśnie Zosia Samosia, niedotykalska Zosia Samosia i również nie przepada za całkowitym przesunięciem podłoża i lubi sporą ilość rozproszonego światła. I to jest, tak jak Wam powiedziałam, to moje pierwsze dosłownie zielone, niekolekcjonerskie chciejstwo, które naprawdę w końcu mogę spełnić i nawet mam już, zrobiłam jej miejsce. Zaraz obok pierwsze MO. Czyli hamedorka, którą my dobrze wszyscy znamy, elegant, bardzo wytworna hamedorka w takim, bym powiedziała, rozmiarze M na L. Ona będzie za bardzo fajnej po prostu cenie, bo będzie to MO. Kolejna roślina, o której nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża i zapewniamy sporą ilość rozproszonego światła. I te hamedorki po prostu lubimy, bo to jest kolejna znowu roślina, która nadaje takiej innej, tym razem bym powiedziała plażowej nuty, delikatnej po prostu naszym tym właśnie liściastym dżunglom.
Tak sobie patrzę i chyba jeszcze ją chapnę, że tak tutaj powiem, aczkolwiek tu jest, później mamy dwie monstery w tym tygodniu. Jedna to jest MO. I to jest Adansonii. Adansonii, którą bardzo, bardzo dobrze znacie. Adansonii, która dosłownie rośnie jak kwas, bo rośnie bardzo, bardzo szybko. Przez cały okres wegetacyjny potrafi nawet wydłużyć swoje pędy o metr do półtora metra. Także bardzo fajnie, bo jeśli komuś się po prostu marzy szybki przyrost rośliny, to naprawdę monstera Adansonii jest właśnie dla niego. Sami zobaczcie. Bardzo urokliwe dziurki. Jest to roślina, która znowu wymaga sporej ilości rozproszonego światła i możemy delikatnie dopuszczać właśnie do przesuszenia podłoża pomiędzy podlewaniami. Na pewno nie przelewajmy, bo jest bardzo lubiana przez choroby grzybowe. I teraz tak, jest to, jak sami widzicie, to jest dość duża doniczka, bo myślę, że to jest doniczka 16. Dość bardzo gęste okazy i są właśnie w EMO, więc będą w bardzo fajnej cenie. Ale czym się mogę w końcu pochwalić? Bo zazwyczaj te Adansonii, które przyjeżdżają na MO, posiadają sporą ilość przyciętych pędów. Jakby to nic, bo to jest bardzo szybko rosnąca roślina, bardzo szybko odbijająca, ale tym razem te Adansonii, które przyjechały, sami zobaczcie, one są po prostu cudowne. Nie posiadają praktycznie żadnych delikatnych przeżółknięć, co jest bardzo popularne u Adansonii. Przynajmniej chwyciłam teraz chwyciłam okaz, który nie jest przycięty. Postaram się wziąć jeszcze inny. O, ten to w ogóle posiada dwa długie pędziory. Również nie posiada żadnych przyciętych pędów, także są praktycznie bez żadnych najmniejszych uszkodzeń. Duża doniczka, bardzo gęste okazy monstery Adansonii w MO. Filodendron Sherry Red. Przepiękny filodendron, naprawdę dość sążnych rozmiarów, bo sami zobaczcie, jakie to są ogromne, ogromniaste Sherry Red. Przepiękny filodendron, który charakteryzuje się, jest mi nawet go po prostu ciężko chwycić, a to z drugiej strony ta przepiękna, cudowna arokazja mnie po prostu kuje w szyję. Ach. Spartańskie warunki do przedstawienia Wam roślin. Sherry Red, sami zobaczcie, filodendron o niesamowicie bordowym kolorze. Sami zobaczcie te ogonki, one są po prostu przepięknie bordowo-czerwone. Filodendrony podlewamy wtedy, kiedy większość podłoża przeschła i takiemu Sherry Redowi możemy zapewnić lekki płócień. Natomiast filodendronum, który lubi jaśniejsze miejsca, jest na pewno Scandens Brazil. I Scandens Brazil przyjechał do nas w MO, także będzie naprawdę fajna cena. Mega okazji przepięknego filodendrona Scandens Brazila. Sami zobaczcie, że to są naprawdę dość gęste sadzonki. Przepiękny filodendron, sami zobaczcie tą soczystą zieleń z żółtym barwnikiem w tej centralnej części, bardzo urokliwe. No, trudno się nie dziwić, ale naprawdę zawsze jak patrzę na tego Brazila, kojarzy mi się z Brazylią i też dość szybko rośnie. A w ogóle bardzo fajnie, bo w MO posiadamy jeszcze lemon lime i one pięknie wyglądają jak lemon lime i Brazil są posadzone razem, ponieważ posiadają ten sam kształt liścia, ten sam pokrój, tylko że lemon lime jest żółciutki, natomiast Scandens Brazil posiada żółciutkość, ale w swojej centralnej części naprawdę cudownie wyglądają, jak te zielono-żółte i żółte liście się nawzajem przeplatają. I z takich bym powiedziała, że 50% nowości, dlatego że Majestic już u nas był, natomiast jest w małym rozmiarze, jest to taka, jest to taka emeczka, dzięki czemu ten niesamowicie drogi filodendron można kupić, bym powiedziała, w takiej bardziej sensownej cenie. On jest dość podobny do Sody Roya i do Mama. Ja zresztą są wszystkie, mają po prostu, są bardzo do siebie podobne, natomiast ten Majestic to zawsze jest po prostu majestatyczny Majestic o niesamowicie matowych liściach z tym szaro-srebrnym wybarwieniem, które po prostu rozpościera się w formie nierównomiernych plam. Z begonii natomiast mamy w zasadzie wasze takie dwie bardzo ulubione begonie, ponieważ jest to Chingipengi i Kleopatra. Ci, którzy nie znają tych, to już Wam pokazuję. Chingipengi cały czas w tym samym rozmiarze, bo na razie tylko jeden producent hoduje tą begonię. Przepiękna. Sami zobaczcie te elektryzujące kolory wzdłuż
wzdłuż unerwień, wzdłuż tych nerwów rozchodzą się promieniście od tego begoniowego ślimaczka. No cudownie, wygląda po prostu jakby naprawdę rodem z jakichś filmów science fiction, jakby je po prostu obrysował jakiś grafik komputerowy. Nie dopuszczajcie do całkowitego przesunięcia podłoża i zapewnijcie dość widne stanowisko. Takie właśnie miejsca lubią begonie. Natomiast Kleopatra znowu posiada nieco bardziej okrągłe listki, natomiast znowu możemy dostrzec bardzo ciemną zieleń i jaśniutką. Natomiast sami zobaczcie z bliska. One wyglądają jakby po prostu były pomalowane farbką akwarelową. Niesamowicie, jak naprawdę matka natura potrafi stworzyć obrazy na liściach. I to jest bardzo fajne, bo ta Kleopatra jest w doniczce gdzieś, myślę, że przynajmniej dziesiątka, jedenastka, a zazwyczaj trafiały się takie po prostu małe kleopatrusie. A te jedenastki naprawdę zawsze bardzo sobie ceniliście i bardzo, bardzo lubiliście, bardzo szybko skupywaliście. Druga monsterka, która zajrzała na naszą dostawę, to jest z Monstera Pinati Partita. Kolekcjonerski okaz w bardzo fajnej cenie, ponieważ są to, chciałabym powiedzieć, że no doniczka to jest chyba trzynastka, natomiast są to, bym bardziej powiedziała, elkowe rozmiary, bo sami zobaczcie, są to dość spore. Jest to monstera, która przypomina dość karstenianą. Natomiast z czasem, sami zobaczcie, pojawiają się dziury na liściach, które zaczynają się w pewnym momencie łączyć i powstają przepiękne, pierzaste liście. Zobaczcie, całkiem praktycznie niepouszkadzane okazy i co najważniejsze, posiadają naprawdę mało tych takich delikatnych, żółtych skaz, praktycznie w ogóle. To jest bardzo popularne u monstery Pinati Partity. No i mamy też na tej dostawie parę waszych, bym powiedziała, najulubieńszych alokazji, czyli tych bardzo fajnych cenach. Na pewno to będzie Sinuata, Silver Dragon, Azlani, Silver Nebula i Dragon Scale. Natomiast również w tych wszystkich taniech pojawiła się przepiękna wasza ulubiona Bizma. Bizma, którą po prostu zawsze ona bardzo szybko schodzi z naszych wirtualnych półek. Natomiast te mniejsze okazy bardzo często i zazwyczaj po prostu posiadają drobne skazy na tych najmłodszych liściach. Dlatego postanowiliśmy zamówić nieco droższe, ale za to już naprawdę duże okazy. Sami zobaczcie, z jakimi wielkimi liściorami. Bizma, sami zobaczcie, te liście są większe niż moja głowa. Bizma o dość matowych liściach i sami zobaczcie, w jakich odcieniach, takich metalicznych, ciemnych, stalowych liściach, a od spodu są liście są fioletowe. Jeśli chodzi o alokazję, nie dopuszczamy do całkowitego przysunięcia podłoża i nie przelewamy. Posiadają bardzo wrażliwe kolorzenie zarówno właśnie na niedostatek podaży wody, jak i nadmiar. I niezależnie od tego, czy to będzie jasny Silver Dragon, czy na przykład ciemnolistna Sinuata, zawsze widne stanowiska nie o bezpośrednim nasłonecznieniu. A teraz zobaczcie tą Sinuatę, która ma tak grube, skórzaste liście, zupełnie jak Dragon Scale czy Silver Dragon, a nawet Silver Nebula, które naprawdę wyglądają po prostu jak były nienaturalne, jak plastikowe i nawet dotyk nas myli, a jednak jest to czysta matka natura. Silver Dragon. Silver Dragon rzeczywiście wygląda jak srebrna skóra baśniowego smoka. Zupełnie jak Dragon Scale, który wygląda rodem z filmu Gry o Tron. Sami zobaczcie te przepiękne liście, które z takimi dolinami, w tych dolinach rozpościera się ciemniejszy barwnik. I tą ostatnią alokazją, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować, również bardzo, bardzo lubiana przez Was, Silver Nebula. Bardzo podobna do Silver Dragona, już Wam pokazuję, ale rzeczywiście no różnią się. Tu są jeszcze, jest sporo młodych liści, które jeszcze są delikatnie po prostu pofalowane, ale już na pierwszy rzut oka widać różnicę pomiędzy Silver Dragonem a Silver Nebulą. Już sam kształt liścia jest zupełnie inny. Silver Nebula posiada nieco bardziej takie strzałkowate serducha, natomiast liście Silver Dragona są bardziej okrągłe i w odcieniach srebrnych, natomiast Silver Nebula utrzymuje się w nieco bardziej miętowej tonacji.
Agle Onemki, bardzo lubiane przez wielu, głównie ze względu na to, że są dość proste w uprawie. Pozwalamy podłożu przesnąć, dobrze przesnąć pomiędzy podlewaniami. Podlewamy naprawdę niewielką ilością wody i zapewniamy dość widne stanowisko, chyba że to są naprawdę zielonolistne odmiany Agle Onem, to mogą stać nieco dalej od okna i zazieleniać nam te ciemniejsze miejsca, gdzie po prostu żadna inna roślina nie daje rady. Orange Flame, ten duży, bo o niego pytaliście. Były również te M-kowe rozmiary, ale ten L-kowy przypadł mam najbardziej do gustu, głównie dlatego, że to jest naprawdę kilka sadzonek, więc tak naprawdę, żeby Was nie skłamać, praktycznie tu jest z 5 sadzonek, jest raz, chwileczkę, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i nie wiem, 3, 8. No i teraz wyobraźcie sobie, że Orange Flame, który kosztuje, M-kowa sadzonka, kosztuje prawie stówkę, czy około 80-90 zł. No teraz policzcie razy 7, bo chodzi zupełnie dużo większa kwota, niż moglibyście sobie kupić taki jeden większy, gęstszy okaz. Przepiękna Agle Onema. O, sami zobaczcie, o tym orężowym centrum liścia i tych przepięknych ciemnozielonych i miętowych nakropieniach po obu jego stronach. Zaraz obok flamingo, totalnie różowa, z delikatnym takim muśnięciem łososiowym Agle Onema. Ona jest bardzo subtelna w swoim pokroju i w swoim wybarwieniu tonacji, jest po prostu przecudowna. Jeszcze Wam pokażę jeszcze jeden okaz, żebyście mogli dostrzec rzeczywiście na pierwszy rzut oka, ona się po prostu kojarzy z flamingiem. Z Agle Onem mamy jeszcze, i to będzie nowość, tylko że to są jeszcze tylko. To tak brzmi, jakby po prostu były, jakby to był minus. Nie, bo dzięki temu są fajniejsze ceny. Sparkle, Night Sparkle. Wygooglajcie sobie, jak wyglądają dość sporo okazy Night Sparkla. Bardzo bym powiedziała, że podobne do, na przykład do Prestiża. Już Wam... O, totalnie czerwona Agle Onema. Czyli Red Joy. Rzeczywiście swoim zielonym rozmieszczeniem i kształtem liści bardzo przypomina White Joya, tylko że zamiast white jest po prostu red, czyli totalnie czerwony barwnik rozpościerający się praktycznie po całej powierzchni liścia. Red Vein, czyli Agle Onema o niesamowicie malinkowym unerwieniu. I zaraz obok chyba największy Agle Onemowy hit. Coś, co błędnie zostało, przez przypadek zupełnie, bo jakby też nazwy mamy od producenta, zupełnie zostało nazwane zarówno i na Facebooku, jak i na Instagramie Elektrom. Ponieważ w tej swojej drobnej, jeszcze malutkiej postaci wygląda jak Elektra i po prostu osobie, która wystawiała post, troszeczkę ją to zmyliło i rzeczywiście sami zobaczcie, wygląda jak Elektra, ale nie jest to Elektra, jest to Hanza. I teraz jak wygląda Kanza? Wygląda bardzo podobnie jak Elektra, z tym, że posiada, z czasem posiada taki przepiękny, ognistą obręcz po zewnętrznej części liścia. Także osoby, które już posiadają Elektrę, dość bardzo problematyczną, przepraszam, u nas zaczyna padać, więc będzie padało pół dnia, także nie przerwamy filmiku, mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słychać. Osoby, które posiadają Elektrę, będą miały niezwykły fan, ponieważ mogą sobie Kanzę dosadzić do swojej Elektry i naprawdę będzie to niesamowicie wyglądało, jak będą elektrowe liściorki i zaraz obok te kanzowe, czyli z tą przepiękną, taką ognistą obręczą naokoło. Normalnie zrobiło się halloweenowo, kochani. Zrobiło się ciemno, szaro-buro i jeszcze dodatkowo ten taki pochuk. Strach się bać, naprawdę. No dobrze, ale wracając, bo nie mogę się doczekać, ponieważ chciałabym Wam przedstawić moje drugie chciejstwo. Jest tutaj po prawej stronie, patrzycie sobie, co ona tam pokazuje tego zielonego, to jest coś przepięknego. Zamówiliśmy większe rozmiary, ponieważ Agleomorpha coronans była u nas ostatnio, ale to były te mniejsze sadzonki. Natomiast w tych mniejszych sadzonkach nie widać, no właśnie, tego czegoś. Pozwolę sobie może wybrać, o, jest, ale wezmę ten drugi okaz, bo tu już jest, o nie, jeszcze tam są, jeszcze, dobra, pokażę Wam jeszcze inny okaz. Pozwolę sobie wybrać, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi, bo to będzie, bo ten problem, ta cecha będzie eskalować po prostu na tej agleomorfie. Zobaczcie te liście,
czasem one będą wyglądały troszeczkę jak liście łosich rogów, czyli one będą tutaj bardzo mocno się rozrastać w tej dolnej części, zaokrąglać i będą właśnie wyglądały jak te czepne liście u łosich rogów. I to jest agleomorfa. A dodatkowo, oprócz tego, posiada przepiękne, sami zobaczcie, lekko pierzaste liście, o ten dorosły liść, i dodatkowo jeszcze ze strukturą zupełnie jak u Microsorum crocodylus, z taką strukturą węża, czy skóry krokodyla. Naprawdę, jest to po prostu tak cudowna roślina, zawsze jakoś nie miało, było na mnie po drodze, ale tym razem w końcu spełnię swoje przepiękne agleomorfowe chcieństwo. Jest to roślina, która jak to paproć, nie przepada nawet za drobnymi przysuszeniami podłoża i wymaga sporą ilość rozproszonego światła. I w końcu mogłam ją dotknąć, bo jeszcze jej nie zabrałam, ale są po prostu cudowne. Dodatkowo te liście są mega sztywne, zupełnie jak takie nożyki z bardzo cienkiego plastiku. Naprawdę, no kochanie, jest po prostu cudowna. I te liście, które z czasem, no, zobaczcie, czy to nie jest po prostu cudo? W końcu spełnię swoje zielone marzenie. Bardzo delikatnie, nie chciałabym jeszcze tych owłosionych nóg pająka uszkodzić. Sterlicje reginae, sterlicje królewskie. One są obecnie u nas, ale zostaną fajnie zastąpione na MO, ponieważ przyjechały sterlicje królewskie w MO. Nawet bym powiedziała, że ciut nieco większe. O, sami zobaczcie. Akurat tu się chwyciła, że tak powiem, dwusadzonkowa. Czy wszystkie są dwusadzonkowe? Nie, tutaj widzę jednosadzonkową, bo nie chcę Was zakłamać, żeby ktoś później nie powiedział, że Pani Julia pokazywała na filmiku dwusadzonkową, a dostałam jednosadzonkową. Pokazuję ta, która była w ofercie przez szefa. Przepiękna sterlicja reginae. Ona głównie różni się od tej białej, czyli Nikolaj tym, oprócz tego, że ta jest włóczymana w takiej tonacji, bym powiedziała, nieco zimnej, metalicznej, Nikolaj jest taka ciepła zieleń, soczysta ciepła zieleń, to takie dwie główne cechy, które je, jedna główna cecha, która je rozróżnia, te dwie sterlicje, to jest to, że jeśli chodzi o Nikolaj, musimy zapewnić troszeczkę miejsca, ponieważ liście fajnie się wyginają w dół, ale potrzebują bardzo dużo miejsca wokół siebie. Natomiast Regina rośnie na storc praktycznie prosto do góry i sami zobaczcie. Dzięki temu one są po prostu jak takie szable zielone, stojące w górę. No pięknie to wygląda. Jeszcze mamy kilka sezonów w jednej doniczce, naprawdę cudownie. Reginae, znaczy w ogóle sterlicja potrzebuje bardzo dużo wody, to znaczy nie przelewajmy, ale chodzi o to, żeby nie dopuszczać do całkowitego przysnięcia w ogóle nawet odrobinę i zapewnić sporo słońca. Więc skąd ja ją tutaj wzięłam? Gdzieś z tyłu, to pozwolę sobie ją tam z boczku postawić, będzie szybciej i łatwiej, żebyście nie oglądali, jak ja walczę z paletką. Syngoniów przyjechała tylko jedna pozycja, no proszę, proszę, zazwyczaj syngoniów jest więcej, ale jest to aroł. Bardzo gęste sadzonki aroła i oczywiście w MO. Jest to nieco bardziej klasyczna, bardziej klasyczna odmiana syngonium, ale sami zobaczcie, to zielone, soczyste jabłuszko i to niesamowicie kontrastujące, jasne unerwienie rozpościerające się po całej powierzchni blaszki liściowej. Sami zobaczcie, jakie to są gęściochy. I syngonia uprawiamy zupełnie tak samo jak agleonemy, czyli nie dopuszczamy do całkowitego przesnięcia i nie przelewamy rośliny i zapewniamy jaśniutkie, widne miejsce. I teraz coś, co w skrócie nazywa się ksero. W skrócie ksero, nie będę mówić całej nazwy, bo przyznaję, że po prostu nie jestem... Język mi się łamie na polskich nazwach, bo po prostu mówię za szybko czasami, a co dopiero na takim kserosycylisie. Jest to bardzo urokliwa roślina, która tak naprawdę pasowałaby do zeszłotygodniowej dostawy, czyli tej baśniowej, bo sami wyglądacie, wygląda po prostu jak rodem z krainy Oz. One się troszeczkę chwią, bo są po prostu bardzo ciężkie i trzeba je posadzić. A i tak już wstępnie przesadzaliśmy, jak widzicie, to są świeże doniczki, ponieważ korzenie były aż tak przerośnięte, no musieliśmy je przesadzić, bo po prostu był sam system korzeniowy, więc wstępnie są przesadzone i doniczka już jest docelowa, także nie musicie zapewniać roślinie większej doniczki, możecie po prostu oczywiście przesadzić do bardziej żyznego odpowiedniego podłoża. A sama roślina, sami zobaczcie. Znowu, nie dopuszczamy do całkowitego przesnięcia podłoża i zapewniamy widne miejsce. No bardzo urokliwa roślina, o niesamowicie okrągłych liściorkach, takich w kształcie takich drobnych pieniążków, ciemnozielonych. Sami zobaczcie, to po prostu bardzo, 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 bardzo urokliwa roślinka.
No i przechodzimy do Hoi, kochani. Ostatnio pojawia się co tydzień Silver Spot, ponieważ jest bardzo lubiany, bardzo chciany, także Silver Spot powraca. Przeurodziła Hoika o takich srebrnych spotach na całej powierzchni blaszki liściowej. I pamiętajcie, żeby hoje stawiać w jasnym miejscu w okresie wegetacyjnym, nie dopuszczać do całkowitego przesunięcia podłoża, ponieważ nie przepadają za tymi delikatnymi przesuszeniami, ale bardzo dobrze sobie z nimi radzą. Natomiast jeśli chcemy mieć przepięknie wybarwione, cudownie wybarwione okazy o bardzo takim, powiedziała, zbitym pokroju, czyli drobnymi odstępami pomiędzy liśćmi, czyli mniejszymi tymi między węźlami, to nie dopuszczamy do całkowitego przesunięcia podłoża. W tym tygodniu mamy rositki, ale w dwóch rozmiarach. Tamta mniejsza jest tam, nie wiedzieć czemu powinna być obok, no ale okej. Okay. Mamy taką elkową, no to będzie elkowa, rozumiem, to na pewno nie jest MK. Elkowy rozmiar, sami zobaczcie, jakie długie pęty. Rosytki, jest to hoja dość podobna do Vajeti, z tym, że sami zobaczcie, te młode liście są w takiej tonacji brązowej, brunatnej, nieco purdowej, a same liście są dużo krótsze, zobaczcie. No ale nadal pozostaje ta ciemna obwódka naokoło liści. I ta hojka, mimo że jest zielona, również wymaga sporej ilości promieni słonecznych. Czołg. Hoja czołg również powraca w tym tygodniu, tylko w tym tygodniu nieco większe okazy, ponieważ w zeszłym tygodniu były szóstki, doniczki szóstki, natomiast teraz to są chyba przynajmniej dziewiątki. No tak mi się wydaje, że to są dziewiątki, więc będą odrobinę większe czołki. One posiadają takie drobniutkie, szaro-srebrne pieguski na powierzchni liści. A po mojej drugiej stronie już pewnie widzicie, ale to było bardzo dużo zapytań, nawet ostatnim w jednym komentarzu się pojawiło, czy moglibyście zamówić Bellę. Mieliśmy ją zamówić już chyba w zeszłym tygodniu, coś poszło nie tak i w końcu w tym tygodniu jest Hoia Bella. Bella, czyli jak po włosku, piękna. Oj, tutaj się troszkę poszczapiały razem, nie chcę ich poszkadzać. Czemu ja zawsze po prostu zamiast mieć przygotowane rośliny, to muszę dostać takie chochliki, które muszę rozplątywać przed całą Polską. To jest niesamowite. Ale dajcie mi chwilę. O, jest! Hoia Bella. O bardziej sztywnych ogonkach. Sami zobaczcie, że one się tak zupełnie nie pokładają, jak na przykład u Vajeti, ale posiadają drobniutkie, sami zobaczcie, one się bardzo kojarzą z trójkątnymi liściami. Przepięknie kwitnie, białe takie kwiaty z takim malinowym środkiem. Przecudowne. Przecudowne są kwiaty. A może, bo czasami... O, są pokazane na plakietkach, bo czasami na plakietkach są pokazane, jak kwitnie hoja. O, sobie proszę zobaczyć. Mam nadzieję, że widzicie. Białe kwiaty z takim malinowym, czy tam różowo takim czerwonym środkiem. Tutaj mi się szczepiał. Naprawdę to jest po prostu horror, co ja czasami muszę przeżywać. O! Wisielców ciąg dalszy, bo mamy cały czas, co tydzień zamawiamy hoje Heszkeliany Variegaty. Ponieważ są w cudownej cenie, rzadko spotykane w sprzedaży i bardzo szybko się wyprzedają, także co tydzień naprawdę dość sporo ilości zamawiamy, ale wybija, nie wiem, 18, 1, 2, 3 i po prostu już żadnej nie ma i po prostu zmiotło z powierzchni wirtualnych półek. No ale są cudowne, zobaczcie, te jaśniutkie środki i to zieloną obręcz na około. Także są w tym tygodniu również. Było sporo również zapytań o latifolie. Czy powrócą te latifolie? Pamiętajcie, że to są ukorzenione węzły, więc ten liść, mówiąc brzydko, będzie w końcu obumierał, ale czekamy na ten pęd. Jestem ciekawa, czy tutaj nie chcę grzebać, bo przypadkiem, chcąc Wam pokazać pęd, czy to czas już tam się wykluwa, mogę przypadkiem po prostu, niestety, ale uszczknąć kawałek czubka. Nie będę grzebać. Bardzo delikatnie chciałam po prostu... zobaczyć, czy już się wybijają, ale to są zielone korzonki. Nie będę, bo czasami mogę po prostu grzebać i ten czubek wzrostu uszkodzić. A o to nam najbardziej chodzi. Jest po prostu cała doniczka jest wypełniona korzeniami, także nie martwcie się, są pięknie ukorzeniowe. To nie jest dosłownie węzeł z trzema małymi kikutkami w postaci, a raczej trzy małe korzonki w postaci takich drobnych kikutków. Są to przepięknie ukorzenione już węzły hoi latifolii. Sami zobaczcie te ogromniaste, lśniące liście z taką drobną siateczką, żyłką unerwienia. Eskimo, kroniana Eskimo w doniczce szóstce, aby zagęścić swój okaz, czy po prostu w końcu kupić sobie Hoia Eskimo.
A po drugiej stronie lakunosa mint, bardzo podobna do kroniany Eskimo, z tym, że no, lakunosy znamy z tego, że po pierwsze posiada, one są bym powiedziała, ciut cieńsze te liście i nieco bardziej takie wydłużone, ostre. Także nowość lakunosa mint. I tak jak wspomniałam, rositka. Rositka w doniczce szóstce w zeszłym tygodniu była, też się również bardzo szybko wyprzedały, dlatego zamówiliśmy taką dużą i małą. Gracilis również była w szósteczce, także została domówiona Gracilis. I wiem, że na to czekacie, także nie będę już przeciągać, ale flamingo również jest w tym tygodniu. Nie mówię tutaj o aglaonemie flamingo, tylko o hoi flamingo. Te przepięknej hoi z takim albo marginatowym, taką albo marginatową obręczą naokoło i z tymi flamingowymi młodymi liściorkami jest też w tym tygodniu, jest ich jeszcze więcej niż w zeszłym, także miejmy nadzieję, że naprawdę przynajmniej większości uda się je zakupić. Kontynuując świat epifiliów, czyli roślin, które głównie rosną pod kronami drzew, wydrążając sobie takie tunele korzeniami, żeby mogły się przyczepić, czyli pojawiają się tam odchody roślin, pojawiają się tam jakieś próchnica w postaci na przykład gnijących liści, stąd pamiętajcie o tym czynniku, o tym kwaśnym czynniku w podłożu, bo często zapominamy w tych podłożach epifitycznym o tym kwaśnym, bardzo mówiąc zawężenie i w skrócie opruchniczym, tym pH i często po prostu te nasze podłoże dla epifitów są bardzo fajnie porowate, są bardzo fajnie przepuszczalne, ale za mało żyzne, albo raczej żyzne są, bo dodajecie bardzo często na przykład kompost, ale zapominacie właśnie o jakimś torfie kwaśnym, odrobinie torfu kwaśnego. I tak na przykład ma się sprawa, jeśli chodzi o lepismium, bardzo lubiane przez Was lepismium, jest po prostu cudowne. Sami zobaczcie te niesamowicie wydłużone, grube, skórzaste liście, które po prostu wyglądają jak bezlistne pędy. Epifilium zawsze jest na propsie, jak się to teraz mówi. Ja teraz muszę znowu powalczyć z tymi pędami, żeby się nie pouszkadzały do góry. Trochę tych wisielców w tym tygodniu również jest, a po drugiej stronie spokojnie, spokojnie jest, powraca, bo również w zeszłym tygodniu bardzo szybko się wyprzedała Dischidia Dischidia platyphylla, czyli ta girlanda, która, no, to określenie girlanda bardzo się przyjęło, ponieważ nawet osoby, które dzwoniły złożyć zamówienie przez telefon, jakieś starsze osoby, które po prostu nie zamawiają przez internet, mówiły, no ta Dischidia, ta girlanda, o, pani mi zamówi tą girlandę. To się przyjęło. Oczywiście wybiła chyba 18, ileś już jej nie było, ale 18 ja też gdzieś tam siedzę przed kompem i parę tych zamówień, które już wcześniej zostały poproszone, składam online, ale również robię to po godzinie 18. Zresztą dopóki sklep się nie otworzy, ja nie mam dostępu do magazynu, czy mogę wejść, zobaczyć jak wygląda magazyn, natomiast nie mogę złożyć zamówienia na daną roślinę. I to też mówię, bo często dzwonicie i pytacie, a mogła Pani już złożyć zamówienie, bo o 18 tego nie będzie. Ja mówię, niestety, dopóki nie będzie, że roślina jest online, że jest na zielono zaznaczona, ja chcąc wpisać, kliknąć ją w nowym zamówieniu, niestety wyświetla mi się po prostu jako stan magazynowy zero. Także girlanda również jest w tym tygodniu przepiękna. Jest naprawdę bardzo urokliwa. No, rzeczywiście wygląda, jakby ją tak chwycić. Naprawdę wygląda jak po prostu zielona, ta taka muszelkowa girlanda na tych plażowych domkach. I tytułem zakończenia dwa drobne anturia dla Was, czyli Magnificum, nie, przepraszam, tu jest Magnificum i Crystallinum. Oba kolekcjonerskie odmiany w doniczce szóstce, dzięki czemu znowu możemy zagęścić swój okaz. Krystalinum Magnificum, możemy zakęścić swój okaz, tudzież po prostu w końcu pozwolić sobie na odrobinę miejsca u nas w naszej dżungli. Anturia jak uprawiamy, no i tak jak zawsze Wam powiem albo nie powiem, u jednych one rosną w ciemniejszym miejscu, znaczy w lekkim płócieniu, niektórzy mają naprawdę w jasnym miejscu, niektórzy przesuszają do końca ziemię, inni utrzymują cały czas lekko wilgotną. Anturium niestety rządzi się swoimi prawami i musimy po prostu znaleźć miejsce w domu, w którym będzie mu dobrze. I życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego, udanego zabuszowania jutro o godzinie 18. Mam nadzieję naprawdę, że każdemu z Was przynajmniej chociaż jedna pozycja przypadła do gustu, bo naprawdę były dzisiaj różne różnistości, tak jak powiedziałam, kolekcjonerskości również było, małe magnificum, były bardzo oryginalne rośliny, tak jak powiedziałam,
Glaumorpha coronans czy Araucaria heterophylla. Były przepiękne alokazje, także mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, każdy coś znajdzie, czy chojowiec, czy anturowiec, czy filodendronowiec, czy syngoniowiec znalazł coś dla siebie na tej dostawie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.